Czy pokręcona logika? Ale najpierw chciałbym przeprosić wszystkich internautów. Nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie pytania, szczególnie w rodzaju, jak się leczy taką chorobę czy inną. Nigdy nie leczymy choroby, leczymy zawsze pacjenta, czyli człowieka. Jeżeli ktoś zaczyna leczyć chorobę, to znaczy, że sprzedaje tylko i wyłącznie określone produkty przemysłu farmaceutycznego. Nie ma takiej możliwości, żeby biorąc jakikolwiek lek, ograniczyć go tylko i wyłącznie do jednego narządu. Jeżeli bierze, przyjmujemy zastrzyk, tabletkę, syrop, to przez przewód pokarmowy, następnie przez wątroby jest rozprowadzane to po całym naszym organizmie. W związku z tym wszystkie komórki otrzymują jakąś tam część. Innymi słowy, nie można stwierdzić, że ten lek działa tylko i wyłącznie na jeden organ. Konkretnie, już wiadomo w tej chwili, że jeżeli się daje za często antybiotyk, to się wybija naszą florę bakteryjną w zawartą w przewodzie pokarmowym. Od 150 lat wiadomo, że to nie my konsumujemy jakiekolwiek pokarmy, tylko nasze bakterie, tak zwane dobre, najpierw muszą to przetrawić, a potem jak zrobią w cudzysłowie kupkę, to to dopiero dostaje się do naszego organizmu. Jeżeli wytłuczemy te bakterie za pomocą antybiotyku, no to oczywiście jakaś część produktu nie zostanie wchłonięta. Powtarzam, my mamy około 80 pierwiastków, w których zbudowane jest nasze ciało. Natomiast od ponad 50 lat, po zastosowaniu nawozów sztucznych rolnicy sypią tylko trzy pierwiastki, tak zwane NPK. Cała przetworzona żywność to są niestety produkty półwartościowe albo wręcz w ogóle niewartościowe. W wszystkich znajduje się glutamina na przykład. Ostatnio stwierdzono, że w większości produktów znajduje się Randap. Randab, czyli glifosat, został wprowadzony i zatwierdzony jako środek bakteriobójczy. No to, jeżeli my przyjmujemy środek bakteriobójczy, to nie dziwmy się, że potem mamy rozmaitego rodzaju dolegliwości. Szczególnie, jeżeli musimy ten środek brać systematycznie, codziennie. Jeden mały batonik wielkości Marsa czy jakiegoś innego ma wystarczającą ilość substancji szkodliwych, które są w stanie wytłuc, mówiąc brutalnie, ponad 50% naszych dobrych bakterii. Jedynym źródłem uzupełnienia tych dobrych bakterii, to jest picie kwaśnego mleka, ale takiego prosto od krowy. To, co sprzedaje się w kartonikach, kubeczkach, yy, w jakichś tam butelkach plastikowych, nawet nie leżało koło takiego mleka, w związku z tym picie czegoś takiego mija się z celem. Tak samo jak karmienie dzieci małych mlekiem w proszku jest dla nich szkodliwe. To wykazały doświadczenia przeprowadzone już w 1940 roku w Anglii. Cielaki karmione mlekiem z kartoników po pięciu miesiącach trzeba było zabić, bo nie mogły chodzić. Tak były zniszczone. Mleko to jest produkt od krowy, którym nie przekracza 41 stopni Celsjusza. Wszystko, co jest podgotowane do wyższej temperatury, nie powinno się nazywać już mlekiem. I pomimo istnienia ustawy, o języku polskim, żaden prokurator, żaden sędzia nie zwraca na to uwagi i wszyscy nadal oszukują społeczeństwo, umieszczając napis mleko takie czy inne w kartoniku. Także ostrzegam. Nie ma sensu podawania dzieciom takiego napoju, bo to jest tylko zabielany produkt, wręcz szkodliwy dla naszego zdrowia. Praktycznie od 1773 roku powstał tak tzw. centralny system edukacji. W samym założeniu już to była polityczna akcja mająca na celu przygotowanie społeczeństwa czy tresurę społeczeństwa jako biologicznych robotów. Wszyscy, którzy kiedykolwiek interesowali się kulturą, sztuką, wiedzą, że wszystkie te produkty musiały powstać Stworzone przez jednego człowieka. Żaden zespół, żadna grupa, żadne masy nigdy nie napisały żadnej opery, nie napisały żadnej książki, nie odkryły żadnego zjawiska fizycznego czy chemicznego. Zawsze jest to dziełem jednostki. Jeżeli zaczynamy tworzyć tak zwany system urawniłowki, czyli centralny system edukacji, stworzony zresztą przez ludzi. Którzy najczęściej nie mają do tego żadnych predyspozycji, a tylko i wyłącznie wypełniają polecenia, które otrzymują z niewiadomych kręgów, to tworzymy roboty biologiczne. Dodatkowo, jak gdyby podkreślono to, że mamy być robotami biologicznymi, jest wprowadzenie w Polsce systemu, zresztą nie tylko w Polsce, w innych krajach także systemu tak zwanych testów. Innymi słowy, jeżeli wszystkim zawsze każemy odpowiadać tylko na A, B, a na B, C, to nigdy nie odkryją ci młodzi ludzie żadnego, nie, nie zrobią, nie dokonają żadnego wynalazku, nie stworzą nic nowego. I generalnie o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy jakąś populację, 1000, 2000 czy 3000 ludzi, a wytresujemy lekarzy, którzy będą sprzedawali tylko i wyłącznie produkt A, no to wiadomo, że ja mogę produkcję rozprowadzić na dość dużych obrotach, bo te 2000 produktów mojego, mojego zakładu zostanie rozprowadzonych i sprzedanych. Gdyby każdy z lekarzy stosował metodę leczenia niezbędną dla wyleczenia danego chorego, no to byśmy nie kupowali preparatów złożonych, tylko byśmy przygotowywali proszki, roztwory, Czopki niezbędne dla tego konkretnego chorego. A tak nie jest. Lekarze od 20, 30 lat prawie przestaną edukować w kierunku tworzenia preparatu leczniczego dla konkretnego chorego, uwzględniającego wszystkie jego parametry, a sprzedaje mu się gotowy produkt, tak jak to było powiedzmy w latach 60. w Chinach, że wszyscy musieli chodzić w tych samych mundurkach. Pamiętam, jak się wszyscy śmiali, że Chińczycy chodzą to od takich jakichś tam szarych mundurkach. A nam po 90 roku założono takie same mundurki, tylko na głowy. I efekt jest tego taki, że wszyscy musimy odpowiadać tak samo, wszyscy musimy robić to samo, bo w ten sposób straty przy produkcji jakiegoś preparatu są dużo mniejsze. I przejdźmy do dalszej części historii. Otóż po wprowadzeniu. Przez Komisję Edukacji Narodowej stworzonej przez DIPONTA, czyli Agenta City of London Corporation, systemu edukacji przez pierwsze 50 lat mieszkańcy terenów Polski wcale nie puszczali dzieci do tych szkół państwowych. Nadal dzieci uczyły się prywatnie albo w prywatnych szkołach, albo wręcz yy, nauczyciele przychodzili do domu. Mamy dane historyczne. Z lat 1715-1720, gdzie tu na pomorzu wioska, która miała tylko 13 chałup, była w stanie sprowadzić sobie nauczyciela, który uczył ich dzieci, bo rodzice byli na tak wysokim poziomie, że im się to opłacało. Oni wiedzieli, że dzieci muszą posiadać pewną wiedzę, bo w ten sposób lepiej sobie poradzą w życiu. U nas, w tej chwili, przy systemie państwowym, edukacji. Praktycznie nie uczy się nikogo wartości, które pozwolą mu przeżyć. Od II wojny światowej nie ma żadnego przedmiotu, który by przybliżał chociażby zasady obowiązującego w Polsce prawa społeczeństwu. Rząd, czyli grupa urzędników, tworzy podobno 27 ponad tysięcy aktów prawnych, które muszą być przestrzegane, czyli innymi słowy, można. Na tej podstawie skazać społeczeństwo za nieprzestrzeganie jakiegoś tam przepisu, ale jednocześnie absolutnie nie wyjaśnia i nie stworzy, dlaczego dany, dana ustawa czy dany artykuł został stworzony. I podam kilka przynajmniej takich istotnych przykładów, że te przepisy nie mają nic wspólnego z życiem w Polsce, a są tylko i wyłącznie powoływane czy uchwalane, żeby ułatwić sprzedaż konkretnych produktów. Proszę pamiętać, że od czasów rozbiorów tak zwanych, czyli okupacji nas przez sąsiednie kraje, cała nauka w Polsce była tworzona przez ośrodki znajdujące się w Wiedniu, Berlinie czy Petersburgu. Chciałbym zwrócić uwagę, że w polskich podręcznikach szkolnych w ogóle się nie mówi o takim tworze państwowym, jakim było święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego. W XI wieku powstało takie państwo, które było federacją w okresie późniejszym na 900 księstw oddzielnych. Prusy, Szwecja czy Austria należały do tego, że państwa. Na czele tego państwa są cesarz. Pierwszy rozbiór Polski tak naprawdę to był w 1138 roku, kiedy Bolesław Krzywousty podzielił swoje państwo na pięciu synów. I od tego czasu, aż do czasu Łokietka, czyli przez prawie 180 lat, Polska była lennem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Mówi się u nas o tak zwanych królach elekcyjnych, ale to jest nieprawda. Oni rzeczywiście byli elekcyjni, bo cesarza, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, także wybierali elektorzy. To nie było dziedziczne. Natomiast w Polsce było w ramach, elekcja była w ramach jednej dynastii Zagielonów, ale później wybieraliśmy już niestety tylko te osoby, które nam święte cesarstwo rzymskie, narodu niemieckiego wskazano. Na przykład. Od 1596 roku królami Polski była dynastia wazów. Ale w podręcznikach szkolnych nie podaje się, że to byli lennicy świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czyli realizowali politykę tego, że państwa, a nie państwa polskiego, dowód, wdanie nas bezpośrednio wojny z Moskwą, czy później wojny z Turcją. Wojny z Turcją były dla nas zupełną bzdurą, i ekonomicznie, ani politycznie nieuzasadnione, bo jeszcze w 1571 roku w czasie bitwy pod Lepanto sprzedaliśmy Turkom ponad 60 tysięcy szaf. Proszę zauważyć, jaki to był zysk, ile osób musiało pracować. Dokonując porównania dwóch państw, Polski w tym czasie, około milion kilometrów kwadratowych i około 10 milionów mieszkańców i Turcji, około 2,5 miliona kilometrów kwadratowych i około 30 milionów mieszkańców, nie mieliśmy żadnego interesu wdawać się w wojny z tym państwem. Ale Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego już ten interes miało. Turcy szli na Wiedeń i na Wenecję. Otóż najbliższa droga była zawsze przez ląd, czyli przez Bałkany na Wiedeń. I Wiedeń chcąc się obronić przed Turcją, napuścił Polskę na walkę, na atak na Turcję. Przez ponad sto kilkadziesiąt lat, Polską najpierw Wazowie, później Sasi, czyli znowuż Lenicy czy członkowie świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, rządzili naszym państwem. Co doprowadziło oczywiście do upadku tego państwa, a rozkwitu Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego. Władysław IV, taki dzielny król, ale brał pieniądze zarówno z Wenecji, jak i z innych krajów, właśnie ksiądz, księstw Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, chcąc wywołać wojnę z Turcją. Nawet zakupił czajki, czyli łodzie dla kozaków. Tworząc z armię zaciężną, która miała zaatakować Turcję. Tutaj nastąpił konflikt pomiędzy świętym cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego i City of London Corporation. W naszych podręcznikach historii wymazano sprawę krucjat Anglików przeciwko Polsce. Już w 1266 chyba, czy 1268 roku była pierwsza krucjata angielska przeciwko Polsce. A w 1392 roku y, kolejna wielka krucjata prowadzona przez Henryka, króla Anglii, y, która miała za zadanie zdobycie Wilna, ale tego im się nie udało dokonać dzięki właśnie polskiemu rycerstwu, które broniło Wilna. Otóż Anglia już w XIII wieku praktycznie opanowała Moskwę, tworząc w późniejszym czasie formalną instytucję zwaną Kampania Moskiewska. Główny towary, którym handlowano, to były świece, czyli wosk, miód, skóry. Proszę pamiętać, że przez całe tysiąc lat głównym źródłem światła, zarówno w pałacach, jak i w kościołach, jak i w domach była świeca, czyli wosk nie było innego produktu, którego umiano robić oświetlenie. I cały ten wosk był sprowadzany właśnie tutaj z naszych terenów. W związku z tym właśnie. Hmm, Opanowanie Moskwy było tak ważne. Oprycina to wcale nie jest żadna tajna policja, tylko to jest obszar Moskwy, gdzie, można, gdzie kampania moskiewska mogła mieć złoto jako pieniądz. W całej państwie moskiewskim złoto nie mogło być pieniądzem, można było robić guzy do kaftanów, ale pieniądz mógł być tylko srebrny. To wymogła właśnie kampania moskiewska na Carze Moskiewskim. Doszło do pewnego konfliktu. Kompania Moskiewska, czyli City of London Corporation, chciało prowadzić swobodny handel przez Bałtyk z Moskwą i jednocześnie przez Morze Śródziemne z Turcją. Turcja chciała atakować Habsburgów, czyli tereny, które uważała za swoje przesiadkobycie, w sensie i tak dalej. I dlatego Habsburgowie, napuścili Polskę na walki z Turcją, ale City of London Corporation chciało dokonać podziału Polski jako zbyt dużego państwa istniejącego w tym czasie na terenie środkowej Europy. Zawsze dążono do rozbicia środkowej Europy na małe, kilkumilionowe państewka. Czyli mamy sytuację taką. Chmielnicki, szlachcic z mazowsza, Jedzie najpierw do, w 1647 roku do Londynu. Jest tam goszczony przez okres pół, ponad pół roku przez samego lorda Cromwella, czyli lorda protektora, który tytułuje go generalissimus. Przyjeżdża do Polski odpowiednią kasą i z odpowiednim um, kontyngentem ludzkim. I wywołuje rebelię, zwaną obecnie przez, yy, nazwijmy to, szkołę lwowską, jako powstanie. Trudno to nazwać powstaniem, dlatego że Chmielnicki brał udział w elekcji króla Jana Kanzimierza, czyli był jego poddanym. Jeżeli poddany wywołuje przeciwko swojemu królowi bunt, to się nazywa Rokoszem, a nie powstaniem. To jest pierwsza rzecz. W tym samym czasie było przygotowanie, przez City of London Corporation ataku Moskwy na Polskę. I taki atak dokonał się w 1655 roku. Ponad 200 tysięczna armia moskiewska wkroczyła do Polski. Bandy złotoremki zajęły Wilno. Wilno zostało tak spalone, że jeszcze 100 lat później liczba mieszkańców była mniejsza niż przed atakiem moskiewskim. W tym samym czasie napadła na nas Mołdawia, czyli Rakoczy, a od północy książę Pruski, Prusy były zawsze przyczółkiem północnym City of London Corporation na tym terenie. Prusy były bardzo małym kraikiem, który potrafił wystawić tylko około 700 konnych i półtora tysiąca pieszych żołnierzy. W związku z tym musiał korzystać z pomocy szwedzkiej. Karol Gustaw, także waza, także członek korporacji, w cudzysłowie, czyli państwa nazwanego Święte, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, dostał 200 tysięcy talarów od City of London Corporation w celu zaatakowania Polski. Jego kuzyn, który, Jan Kazimierz, który piastował funkcję króla Polski, uciekł na Śląsk, czyli uciekł do majątków, Habsburgów, czyli świętego cesarstwa rzymskiego narodu, narodu niemieckiego. Natomiast te cztery siły miały dokonać podziału Polski. W tym czasie Polska jeszcze była na tyle silna, że się obroniła i udało się wyjść cało z tej rebelii, ale straty były właściwie nigdy nie odbudowane. Nigdy nie odbudowano, nie przywrócono stanu pierwotnego. Czyli, generalnie, na arenie międzynarodowej, Polska znacznie upadła. Potem przyszli Sasi, czyli znowuż władcy podlegający Habsburgom, czyli innymi słowy lennicy świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, wdając nas w wojny, tak zwane północne Szwecją, czy potem z Carami Moskiewskimi, Piotrem Wielkim, i tak dalej. Efekt był tego taki, że po następnych 50 latach doszło do pierwszego rozbioru Polski. Postawienie u nas na, jako ostatniego króla Poniatowskiego odbyło się za pomocą ambasadora angielskiego, którego Poniatowski był sekretarzem przez długi okres czasu. Innymi słowy, Anglicy znowuż ustawili na naszym tronie swojego człowieka. Dlatego ten człowiek, robiąc masowe długi u wszystkich, których się tylko dało, sprzedał te długi carycy. W zamian żył sobie w Grodnie spokojnie do śmierci, a sprzedając długi sprzedał państwo polskie. I od tego czasu, czyli od 1795 roku, już oficjalnie sąsiednie państwa podzieliły Polskę. Mówi się, że to był podział trzech państw Prus, Austrii i Moskwy. a Prawda jest taka, że to były tylko dwa państwa: Moskwa i Święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego, które dokonało tego podziału, bo Prus i Austria to było jedno państwo, czyli dwa księstwa, jak gdyby, czy dwa królestwa w tym samym państwie. Wracając do tej pomieszanej logiki, czy morowanej. Otóż jak można mówić, że oświata, którą oni prowadzili, była zgodna z duchem polskim? Powstało takie twierdzenie, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc. No zaraz, zastanówmy się. Jeżeli Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc Polaków, to znaczy musiał pisać przeciwko Carowi no a jak mógł pisać przeciwko carowi kiedy w tym czasie istniała w Polsce cenzura, która na każdej książce była pieczątka zezwolająca na sprzedaż i ta cenzura rzekomo miała zatwierdzać książki, które uderzały w cara przez analogię U, powinniśmy uważać Jerzego Urbana za najlepszego pisarza Polski bo on też chciał pisać ku pochrzepieniu serc. W stanie wojennym w 1982 roku. No, chyba każdy rozumie tą ironię losu, jak, jaka tu z tego wynika. Innymi słowy, żadna książka wydana w Polsce w latach rozbiorów nigdy nie mogła być książką pisaną ku pokrzepieniu serc Polaków, bo musiała zostać zatwierdzona przez cenzurę. I tak było do 1920 roku. Mało tego. To właśnie. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które istniało do 1806 roku, bo dopiero w 1806 roku Napoleon je rozwiązał i powstał tzw. Tak Związek Reński, z którego później powstało Cesarstwo Pruskie. Ale ono nadal utrzymywało ten, tą samą politykę. Możemy tutaj przejść do tzw. Tak rugów pruskich, czyli wywłaszczania części mieszkańców i masowego przenoszenia się emigracji do Ameryki. To wcale nie było tak, że ludzie tutaj uchodzili z powodu braku finansowych. Są pamiętniki księży z Wielkopolski, ze Śląska, którzy podają, że na wsi pojawiają się nieznani osobnicy, którzy rozpijają chłopów, także nawet dobrzy gospodarze sprzedają swoją ziemię za pół ceny, żeby emigrować do Ameryki. Otóż w tym czasie istniały już statki parowe i jednocześnie po wojnie secesyjnej w Ameryce w 1866 roku nadawano olbrzymie tereny, powstawały tam olbrzymie latyfundia po kilka tysięcy hektarów. Otóż sama ziemia nic nie daje. Muszą być ludzie, którzy ją obrobią, a ludzi tam nie było. W związku z czym zaczęto ich ściągać właśnie z Poznańskiego między innymi, z Śląska i tak dalej. Był to doskonale zorganizowany interes. Latne fundyści w, w Stanach Zjednoczonych opłacali specjalnie kapitanów statków, którzy przywozili tych emigrantów z Europy, a tutaj istniał cały system werbunkowy, właśnie namawiający do sprzedaży ziemi i wyjazdów rzekomo na złoty raj do Ameryki. Najczęściej to się kończyło strasznym upadkiem i ginięciem, umieraniem tych ludzi, dziewczyny w burdelach, mężczyźni na ulicy. Są liczne opisy dziennikarzy polskich, którzy jeździli i sprawdzali, co się dzieje z takimi emigrantami. Proszę zauważyć, że o tym się w ogóle nie pisze w podręcznikach polskich. Podręczniki całkowicie zamazują sprawę emigracji. Mówi się, że to za chlebem uciekali ci ludzie, wyjeżdżali. A nie mówi się, że sprzedawali ziemię i tą ziemię odkupywali za bezcen właśnie Niemcy. To samo się działo w późniejszych latach. Nawet po uzyskaniu niepodległości w 1920 roku nadal emigracja była do Ameryki i nadal w ten sam sposób Polska wyludniała się. Wracając do jeszcze wcześniejszego tematu. Otóż proszę zauważyć, że samo powstanie państwa polskiego w 1918 roku nie było takie, jak się to nam przedstawia. Cesarz Pruszki stworzył radę regencyjną, która oddała władzę. Piłsudskiemu, który został przywieziony z Magdeburga, czyli przez, podobno przez tego samego nawet oficera, który przywiózł Lenina do Piotrogrodu rok wcześniej. Chodziło o to, że przejęto władzę w Polsce przez agenta y, Cesarstwa Pruskiego. Już w 1914 roku y, dowódca czy generał prowadzący wywiad austriacki podał, że zgłosił się do niego niejaki Ginet Piłsudski, który mówił, że ma w kongresówce, czyli w zaborze rosyjskim ponad 100 tysięcy ludzi w tajnym stowarzyszeniu i potrzebuje karabinów i amunicji, żeby w razie wojny wystąpić przeciwko Moskicinowi. Po naradzie z odpowiednikiem swoim armii pruskiej przygotowali 100 tysięcy karabinów i 3 miliony sztuk amunicji. Jakieś było zdziwienie, kiedy zgłosiło się tylko 100 ludzi gotowych do, do walki. Niemcy w maju 2014 roku otworzyli specjalnie, czy założyli specjalną organizację o nazwie Strzelec w Krakowie, właśnie żeby móc przygotować Jakieś tam oddziały dywersyjne do działania w przypadku wojny. Bo wojna wisiała tak naprawdę od 1905 roku, tylko została przesuwana z powodu innych, drobniejszych potyczek. Otóż ten strzelec Piłsudskiego to była malutka grupa ludzi, którzy yy, przejęli później władzę właśnie dlatego, że otrzymali ją od Niemców. I niemieckie oddziały otrzymały rozkaz nie ingerowania w działania tychże, yy, tego strzelca. Natomiast drużyny strzeleckie, drużyny bartoszowe czy drużyny sokolickie były tworzone w Lwowie głównie przez generała Hallera. Proszę zauważyć, że generał Haller jest praktycznie wymazywany w polskiej historiografii. W Polsce nawet teraz jest dziwne przekłamanie. Podaje się, że głównymi twórcami państwa polskiego był Piłsudski i Dmowski. No, zaraz, zaraz. Jeżeli Piłsudski był agentem Cesarstwa Pruskiego, podobno Japonii, City of London Corporation, to jak agent może być twórcą czegoś? Agent wykonuje zawsze polecenia tylko, a nie tworzy coś. U nas, że Piłsudski był agentem, że współpracował z Leninem i tak dalej, to wszystko jest już opisane jawnie. W latach 1902-2 do 5 współpracował razem w jakiejś tam drukarni w Łodzi. Czyli jeden agent było to, że Lenin, Goldman, zwany w Polsce Leninem, był agentem niemieckim, to nie ma żadnej wątpliwości. I oni tworzyli tutaj na terenach polskich właśnie przygotowania do tej wojny. Czy Piłsudski był tam dziennikarzem, czy tylko ochraniarzem, czy, czy czymś innym, tego nie wiem, bo nie udało mi się znaleźć żadnych publikacji Piłsudskiego z tamtego okresu, ale wiadomo, że jego brat już w 1892 trzecim roku skontaktował Piłsudskiego z wywiadem angielskim. już od tamtego okresu zaczęła się ta współpraca. Czyli mamy sytuację taką: z jednej strony stoi agent kilku wywiadów, który jest namaszczany na na dla naczelnika polski, a z drugiej jest boski, który, którego nikt nie podejrzewa czy nawet nie ma żadnych śladów. Że kiedykolwiek współpracował z wywiadem, jakimkolwiek. Efekt jest tego taki, że oczywiście agent zwycięża. Możemy to przenieść zupełnie do dzisiejszej historii. U nas się także mówi, że Soros dał 20 miliardów na Majdan na Ukrainie. Podkreślam, Ukraina to jest twór, którego nawet ONZ nie uznaje za oddzielne państwo, tylko twierdzi, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji. Czyli, my wdając się w jakąśkolwiek awanturę ukraińską. Występujemy, mieszamy się do wewnętrznych spraw sąsiedniego państwa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że historia Sorosa jest, zaczyna się w 1943 roku, kiedy pracuje w Urzędzie Niemieckim uzyskiwania mienia pożydowskiego. 300 tysięcy Żydów z Węgier zostaje skierowanych do oświęcimia, a mieniem ich właśnie zawiaduje Soros. I w 1945-1946 roku Soros zostaje włączony do wywiadu angielskiego, a w 1947 roku zostaje przekazany do wywiadu do CIA. Czyli mamy taką sytuację. Facet, który brał udział w rabunku no, wieloset milionowej wartości mienia żydowskiego, nie tylko nie zostaje ukarany, nie tylko nic z nim się nie dzieje, ale awansuje jako jeden z większych agentów. Wywiadu amerykańskiego, i do dnia dzisiejszego żadna oficjalna prasa nie przypomina mu tych, tego rabunku, tego mienia. Nie mówiąc o tym, że nie ma możliwości, żeby jakiś prywatny facet, nawet najbogatszy, w państwach, które rzekomo wszystkie są demokratyczne, które wszystkie mają wywiady, które wszystkie należą do NZ-u przekazywał 20 miliardów yy, dolarów nie wiem, w walizkach, w kieszeni do innego jakiegoś państwa, bardzo odległego od Ameryki i tam opłacał różnych osobników, żeby wywołali zamieszki. To jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli takie zamieszki są tworzone, to są tworzone przez tylko i wyłącznie ludzi wywiadu. Był taki raport w latach końcu lat 70., że wszystkie rewolucje w ciągu ostatnich 200 lat były robione przez wywiady obcych państw, co najczęściej sąsiednie. Czyli przez analogię, tak jak obecnie Soros wypełnia polecenia wywiadu amerykańskiego, tak uprzednio Piłsudski wypełniał polecenia wywiadów zarówno niemieckiego, jak i angielskiego. A skąd my to wiemy? Ano stąd, że Rada Regencyjna, czyli twór niemiecki, dał mu bez żadnych zastrzeżeń władzę w Warszawie i wojska niemieckie nie protestowały przeciwko temu. Mało tego. Jak tak zwana Armia Czerwona napadła na Polskę, to okazało się, że jeden z pierwszych dekretów Goldmana, czyli Lenina, mówił, że każdy żołnierz niemiecki, który przejdzie do Armii Czerwonej, otrzymuje awans o jeden stopień wyżej i rentę do końca życia. Zostało na tych terenach buforowych, czyli od Litwy do, do Ukrainy, ponad prawie milion żołnierzy niemieckich. Kijowa bronił generał Keller, dowódca niemiecki. Walki były tak zażarte, że on zginął. Rzadko kiedy generałowi giną na polu walki. I w tym czasie, kiedy ofensywa niemieckich sztabowców, czyli tak zwanej Armii Czerwonej, szła na Polskę, z drugiej strony w plecy uderzyło nam. Yy, powiedzmy, że oddziały po, y, policyjne właśnie niemieckie. To było tak ewidentnie sformułowane i skorelowane w czasie, że nie da się ukryć, że to jest wspólna akcja. Ślązacy w tym czasie uważali, że jednak oni są Polakami i bardziej i bliżej im jest do Polski niż do Berlina i stąd były powstania. Proszę pamiętać, że Piłsudski robił co mógł, żebyśmy przegrali tą walkę. Powstania Śląskie nie otrzymały żadnego większego wsparcia od rządu warszawskiego. W momencie, kiedy Polacy chcieli iść na pomoc Orlątom w Lwowskim, Piłsudski poprzez swoje pso owskie organizacje powodował strajk kolejarzy w Lublinie i cała, cały pociąg, który szedł na pomoc Lwowowi został zatrzymany przez dwa tygodnie. To samo było z bitwą pod Warszaw bitwą warszawską tak zwaną, Piłsudski opóźnił uderzenie na Tuchaczewskiego zamykające kocioł w walk o prawie dwa dni, co pozwoliło resztą, tym niedobitkom oddziału Tuchaczewskiego wycofać się z Polski. No i mieliśmy jeszcze potem tak zwaną bitwę nad Niemnem, gdzie kolejne 20 tysięcy Polaków zostało zginęło w czasie tych walk. Dopiero rozkaz generała Rozwadowskiego z maja 20 roku, każący zamknąć w obozie wszystkich Żydków, łącznie z pisarczykami, pozwolił przygotować ofensywę i zatrzymał armię Tuchaczewskiego. I potem mamy Polska w wyniku tych działań wojennych, czyli zwycięstwa w wojnie z bolszewikami i wygrania powstań śląskich i referendum, uzyskała kopalnie Górnego Śląska i Huty. I co się dzieje? Mamy przewrót majowy, wykonany za 800 tysięcy funtów przez Piłsudskiego, czyli soldatę wojskową. Piłsudski był uczciwym agentem i 200 tysięcy niewykorzystanych funtów zwrócił do Londynu. Jest na to praca doktorska, opublikowana bodajże w 1974 roku. Co się dzieje dalej? Dlaczego był ten przewrót majowy? Ano bardzo prosto, bo te wszystkie kopalnie, które Ślązacy wywalczyli i chcieli przyłączyć do Polski, zostały z powrotem sprywatyzowane i oddane y, y, członkom City of London Corporation. Mało tego. Nawet Bank Narodowy Polski, stworzony przez Grabskiego, y, został sprywatyzowany i otrzymał go, jego akcję, właśnie. Nie, nie kto inny jak. Konsorcjum Rothschilda, czyli konsorcjum byłych książąt niemieckich. Czyli kraj, który nie ma możliwości emisji własnego pieniądza i nie ma możliwości tworzenia własnego prawa, nigdy nie jest krajem wolnym. Jest tylko i wyłącznie kondominium. Obecnie także mamy bank centralny, który jest zależny od całej masy innych banków i prawo nasze jest tworzone przez Unię. Czyli trudno mówić, że jesteśmy państwem samodzielnym. To musimy brać. Pod uwagę. I proszę teraz porównać to, co powiedziałem, z tym, co się znajduje w podręcznikach. Wszystko jest dokładnie odwrotnie. Nam się wmawia, że byliśmy państwem samodzielnym, było rzekomo jakieś powstanie Chmielnickiego, że nauka była rozwinięta w okresie zaborów. A na jakiej podstawie to można powiedzieć? W, tym, w świetle tego, co przedstawiłem, nasuwa się pytanie, kiedy Polską rządzili mieszkańcy tych ziem? I znowu musimy się cofnąć do pierwszych wieków przed naszą erą. Otóż na terenie dzisiejszych Mazur było państwo Gepidów. Są na to zarówno dowody materialne, jak i yy, pisane. Dlatego, że kapitanowie okrętów rzymskich, którzy przypływali do Bałtyku, na, przez Bałtyk yy, do Gdańska czy dalej, yy, pisali, że no, yy, prowadzili handel z władcami tutaj tych terenów, że władcy tych terenów byli na tyle bitni i na tyle powiedzmy bogaci, że mogli walczyć nawet z Bizancją. Przesuwamy się o prawie... Państwo to Gepidów istniało mniej więcej do IV-V wieku naszej ery. Potem nagle mamy pustkę aż do Mieszka I. Czyli 500 lat wyparowało i proszę zauważyć, że żaden Instytut Historii, żaden katedra historii nie usiłuje podać co się w tym czasie działo na tych terenach ale możemy sięgnąć do historiografii szwedzkiej czy niemieckiej czy bizantyjskiej okazuje się że wikingowie czyli mieszkańcy szwecji którzy swobodnie przepływali przez bałtyk odrom, notecią do wisły potem mniej więcej Krakowa, potem przechodzili na drugą stronę przez przełęcz do Słowacji, czyli do Dacji, czyli do państwa rzymskiego i stanowili rodzaj gwardii cesarzy bizantyjskich. My nazywaliśmy tych mężczyzn wikingami, a w momencie, kiedy oni płynęli na zachód i osiedlili się tam we Francji na Trenem, nazywano ich Normanami. Normanowie po około 200 latach tak mocno się zasymilowali, że napadli na Anglię i Wilhelm Zdobywca w 1066 roku opanował właśnie Anglię, czyli ci sami osobnicy zdobyli następne królestwo, następną przestrzeń. Może wyjaśnienie takie krótkie. U nas się mówi, myszy zjadły popiela i że to jest bajka, legenda, żadnego popiela nie było. No jest to oczywiście bzdura i nieznajomość faktów. Otóż, Myszys to był nazwa czy pojęcie oznaczające napady Wikingów. Takich najazdów historia na e zanotowała dziewięć. Między innymi Norymbergię. Też Myszy zjadły biskupa Norymbergi, bo y Normanowie przez renę dostarli aż do Norymbergi, napadli no i tego biskupa tam ukatropili w XI wieku. U nas to samo zrobili parę wieków wcześniej. Angiel, Anglicy właśnie już w 7-8 VII, wieku prowadzili doskonałą wymianę handlową. Ten wosk, ten miód z naszych terenów. Pierwszym świętym polskim wcale nie jest święty Wojciech. Tylko 300 prawie lat wcześniej, w 705 czy 9 roku. Był syn lorda angielskiego, Świrbur, czy coś podobnego nazywający się, który został przez Prusaków, Prusów zamordowany za wiarę. Proszę zauważyć, że nam się wmawia, że są jakieś zamki krzyżackie na tych terenach. Ale proszę zobaczyć granice państwa krzyżackiego, granice państwa polskiego i ocenić, gdzie te wojny miały miejsce. Przecież każdy, każde państwo. Na granicy swojej stawia zamki, żeby nie dopuścić do wejścia nieprzyjaciół na własne tereny. Po stronie polskiej praktycznie nie ma żadnych zamków, które by broniły nas przed najazdami krzyżackimi. Pytanie dlaczego? Czyżby nasi przodkowie byli takimi idiotami, że nie wiedzieli, że trzeba budować zamki? Otóż te zamki wszystkie krzyżacy kupowali od tych Prusa, prusów, którzy tu żyli od państwa Gepidów. Zdziwienie budzi fakt, że archeolodzy kopią gdzieś tam na jakichś wzgórkach, a nie badają właśnie tego, co jest w zamkach, czy, czy w okolicach zamków. Mało tego, nie dokonano nawet analiz składu zapraw, którymi są te zamki zbudowane. A przecież łatwo sprawdzić, że takie zamki składają się jak gdyby z trzech różnych technologii. Najpierw jest kamień gładzony, nieszlifowany. Nie, nie Potem jest kamień obrabiany, a na końcu dopiero wykończenie jest cegłą. Cegły nie budowano stąd. Są dane pisemne, które pokazują, że cegła do budowy np. Malborka była przywożona z Norymbergi. Po Dunaju kursowało 86 specjalnych kryp, którym przewożono to do Wiednia, a stamtąd przez góry do Krakowa. W Krakowie ładowano to na 156... Odpowiednich barek, które były węższe, ale za to dłuższe niż te, które na Dunaju kursowały, i przewożono tą cegłę do Malborga i remontowano w ten sposób yy, zamek. Konrad Mazowiecki, który sprowadził krzyżaków do Polski, nie uczynił tego sam, tylko jego żoną była ciężniczka niemiecka i ona swojego kuzyna po prostu sprowadziła do, yy, do Polski. Na tej zasadzie to działało. Kazimierz Wielki, który rzekomo budował zamki, także trudno jest znaleźć w tych miejscach, których powinny być. Na przykład, Jura Krakowsko-Częstochowska jest obsadzona ruinami zamków obecnie. No ale granica nigdy nie przebiegała przez Jurę Krakowsko-Częstochowską państwa polskiego. Więc kto je budował te zamki? I znowuż brak jakiejkolwiek logicznej odpowiedzi, dlaczego w środku Polski powstało zgrupowanie zamków. A w innych miejscach jej nie ma. Ich nie ma. Zamki na Kresach i miasta na Kresach powstały dopiero w drugiej połowie XVI wieku. To rody polskie budowały miasta na Kresach, a nie kto inny. Państwo Hazarów, które tam istniało do 820 lat, nie budowało zamków. Pieczyngowie, którzy byli potem, też nie budowali zamków. Wiel Mongołowie, którzy tu przyszli do nas, także nie budowali zamków. Dopiero Polacy, polscy osadnicy zaczęli te tereny zaludniać. Najlepszym przykładem jest, że Kijów, wielka aglomeracja, prawa miejskie otrzymała dopiero w 1492 roku od króla Polski Aleksandra. A o tym w polskich podręcznikach szkolnych nie ma ani słowa. Teraz się mówi o jakimś narodzie ukraińskim, tylko skąd on powstał, z jakich ludzi? To byli potomkowie tychże tam y, Hazarów, Mongołów, Pieczyngów i głównie osadnictwo polskie z Mazowsza, a nawet z Niemiec. W tym czasie polscy panowie, którzy otrzymywali te tereny, y, nadawali pod ziemię, pod wsie, pod miasta, zwalniając na 20-30 lat z podatku jakiegokolwiek, żeby tylko zachęcić ludność, żeby chciała się tam osiedlić. Jeszcze w 1911 roku 75% mieszkańców mówi mówiło po polsku. O tym w polskich podręcznikach ani słowa. Sam musi, musicie sobie Państwo odpowiedzieć dlaczego jest taka cenzura nadal.